Cześć i witam Was po raz kolejny w gameplayu z Destiny 2. Zobaczymy, gdzie dzisiaj polecimy. Mi się wydaje, że moglibyśmy zobaczyć sobie tego Tytana. I mamy tutaj misję Wróg mojego wroga. Zobaczymy, czym ona się charakteryzuje. Mamy Syrenią Wieżę, Arkologia, Nowy Pacyfik. Sloan prosi Cię o pomoc w kwestii upadłych. No dobrze, zobaczmy, co to jest za pomoc w kwestii upadłych. A jak nie, to polecimy na ten, do tego nowego świata, tą odległą planetoidę, czy jakąś tam planetę na krańcach układu. Może planetę, nie, pewnie tą karłowatą planetę, albo po prostu jakieś ciało niebieskie, które nie krąży tak dokładnie wokół Słońca, tylko wokół jakiejś innego ciała niebieskiego. No ale najpierw do tej Sloan naszej podążymy. Zaraz zobaczymy, gdzieś tu jest mapka. Dobra, zobaczmy, gdzie ona. A ona jest tutaj. Zobaczymy, co ona od nas chce. Przed twoim przybyciem wystarczyłby jeden rytuał roju, aby całe to miejsce zsunęło się do oceanu. Spójrz tylko, woleliby uciec jak tchórze, niż znowu stawić ci czoła. Aż tęsknię za porządną drużyną ogniową. Jeśli potrzebujesz pomocy Tytana, może kiedyś. Naczelnik Zawala kazał mi utrzymać Saturna, a ja nie zawodzę szefa. Będę cię stąd wspierać. Nie daj się. Wiesz, walczyłam wszędzie w układzie. Mars, Wenus, Galera. Byłam już wszędzie. Nigdy nie broniłam miejsca, które byłoby tak bardzo na skraju upadku. Dosłownie i w przenośni. Śledziliśmy ekipę upadłych, którzy dostali się do pomocniczej sterowni. Jeśli wcisną zły przycisk, rano będziemy mieli wody po kostki. Przypomnij im, kto tu rządzi. Rozejść się. To chyba tutaj jest jakaś misja. Zobaczmy. Zbieranie danych jest etap zadania. Codzienne zlecenia. Zbierz pył alkatowy, wielobójstwo, pokonani wrogowie. Dostępne nowe zadanie. Dobra, zobaczmy, jakie są tutaj te nowe zadania. Ach, tutaj jest. Zbieranie danych. Dobra. A, tutaj chyba można szybciej się przenieść w ten sposób. Żeby po tych platformach nie skakać faktycznie. Dobra, to od razu ruszymy w takim razie tutaj na spotkanie. To jest tutaj. Ukończ zadanie, zbieranie danych na Tytanie. Zobaczmy, co tutaj jest. Dobrze, jesteś. Rozumiem, że Sloan cię odprawiła. Wchodzimy, eksmitujemy upadłych z centrum dowodzenia, wychodzimy. Potwierdzam. Wedle meldunków mamy tu do czynienia z jednym kapitanem i jego załogą. To powinna być dla ciebie rutynowa akcja. No, pewnie nie będzie. Zobaczymy. Nawet nie wiem, jaki poziom jest potrzebny tutaj, ale nie sądzę, żebym nie dał rady. Zawsze początek tych misji to jest tak 2-3 minutki takiego wchodzenia, wczuwamy się w akcję. Fajnie jest to pomyślane. Co to za dziwny karabinek? Nie bardzo go lubię. O kurcze! What? Że ich w ogóle nie mogę zabić. Zobaczcie. Że w ogóle tego nie... Shit. Co to jest? Patrzcie. Hmm.
nie atakują mnie, ale też nie. Nie jestem w stanie im nic zrobić tutaj. Jest niewrażliwość całkowita. Przejść obok nich też się chyba nie da. O. Zobaczcie, jeden. Zalecany poziom mocy 220, a to może dlatego. No, to nie jest zadanie dla mnie, bo ja mam postać, która ma moc 110. No dobra, tego zadania się nie da w tej chwili wykonać, to ja tu już widzę. Możemy jedynie zrobić, myślę, że tak. Wrócić po prostu tutaj do... Czyli wyjść stąd, że tak powiem. Z powrotem. I polecimy sobie w takim razie na ten... trzecie ciało niebieskie, czyli taka inna całkiem lokalizacja to będzie. Dobra. Wrócimy po prostu na orbitę. A, w tej chwili nie ma. Ale chyba można, wydaje mi się, przerwać tą aktywność jakoś tutaj. Dobra, porzuć aktywność. O właśnie. Dobra, miejsce docelowe na Nexus polecimy. Naczelnik Zawala chce ponownie zjednoczyć Straż Przednią. On przygotowuje się do ataku na Wszechmocnego, a my w tym czasie poszukamy Kejda i Ikory. Całe szczęście, że odebraliśmy nietypowy sygnał ducha Kejda. Coś wzmacnia go na centaurze zwanym Nessus. To dziwne. Centaury to tak naprawdę wielkie skały na obrzeżach Układu Słonecznego. Tu powinno być pusto. Alexa, Schrank aus. No też fajnie wygląda właśnie te centaury, takie skały gdzieś tam zawieszone w przestrzeni. I one tworzą taką planetę. Z tego wynika. Nikt tu po nas, naprawdę. Znajdźmy jakiś stały grunt, żebym mógł namierzyć Kejda. No ten nasz... Neandertalczyk to wygląda już całkiem do rzeczy w tym kasku. Fajną też zbroję ma, już taką bardziej cywilizowaną. Misja się nazywa Zapętlony. Ruszamy. Śledzę sygnał Kejda. Chyba coś mam. To mnie przerasta! Pułapka Vexów! Maciesz? Pułapka Vexów? W co tym razem wpakował nas Kate? Coś w okolicy wysyła ten sygnał. Jeśli to znajdziemy, znajdziemy też Kate'a. No dobra, tu jest zejście takie fajne. Fajnie to wygląda, nie powiem. Ale przestrzenie też w tej grze są niesamowite. Coś tu słychać, jakieś ptaki, nie ptaki widać. Tam! Sygnał pochodzi z tego rozbitego statku. Witaj.
Jesteś tu, by uratować Kejda 6? Ej, to nie Kate! Kate 6 utknął aktualnie w pętli teleportacyjnej. Jest tam, a teraz tam. O! Jest w ruchu? To komplikuje sprawę. Mogę wam pomóc. Ale to nie znaczy, że będę miła. Co proszę? Że jak? Przesłałam wam jego nowe współrzędne. Choć może nie powinnam. Okej. No dobra, będziemy szukać tego Kejda całego. Gdzieś pewnie jest uwięziony tutaj w zaświatach. Zobaczymy. Tu w ogóle jest wejście, widzę jeszcze jedno. Mogę czymś jeszcze pomóc? Aha, nic ci nie jest? Brzmisz trochę nieswojo. Jestem macierzą czarnego Exodusu. Mówcie mi macierz. Wzmocniłam sygnał Kejda 6 w nadziei, że ktoś mu pomoże. I oto jesteście. Już rozumiem, to SI. Uszkodzona SI. Słyszałam to. Do usług. No dobra. Centaury powinny być przecież wielkimi bryłami lodu. Jak mogło do tego dojść? Mechaniczna forma życia, zwana Vexami, przekształciła już 92,014% powierzchni Centaura Nessusa. Upa. Dobra, trzeba zejść na dół, domyślam się. To tak, żeby się tutaj nie rozbić. A to możemy tutaj sobie ładnie bez skakania. To jakieś kwiaty, nie roślinność tutaj na tej, na tym Nessusie. Na razie jest pusto, ale tu jakieś zwierzęta są, to na pewno widać było. Życie jest oczywiście. To podziemie. Też fajnie to wygląda w ogóle. Ach, i jest ten Ces, jak on się nazywa ten nasz? Kate. Jest tam kto? Niech nikt mnie nie pyta, jak to się stało. Nie mam czasu wyjaśniać rzeczy, których nie mam czasu pojąć. No, czekajcie, bo coś słyszę. O nie. Dobra, temu damy na powitanie bombę. Co to chyba muszę przełączyć na tą... na tą broń. Znacznie lepsza. A tu u góry jacyś jeszcze wychodzą. Oh shit. To było głupie. Przejdziemy to oczywiście za chwilkę jeszcze raz. To szkoda, że nie mam tego, tej mojej broni. Wcześniejszej jednak trochę. Szybko kończy amunicja w tym.
zrobiłem. Za szczęśliwie, niestety. Siakość. Chyba uderzenie z pionchy dodaje energii trochę tej życiowej. A, chyba jest jakiś lepszy. Czy można barierę postawić na chwilę? O, ten przeskoczył. Można ich w ogóle tak załatwić po prostu. Macierz, co tu się właściwie stało? Kate 6 próbował manipulować systemem portali Vexów, przez co utknął w nieliniowej pętli. Zaznaczam, że próbowałam go ostrzec. Nie jest zbyt bystry. To się źle skończy. No, zobaczymy, jak to się skończy. Jak długo tu jesteś? Dość długo, by obejrzeć przekształcenie całej planetoidy przez Vexów i wybicie na niej wszystkich istot żywych po zapisie ich fal mózgowych. Fascynujący proces. Trochę za bardzo ją to rajcuje. Gdzie my tu dalej musimy przejść? Zobaczcie. O, cholerka, jak tutaj jest to... Jak tu się dalej przedostać? Czy ja tu przeskoczę? Może tu najpierw. Znowu będą rodzić ci nowi. Snajper tu u góry. Nie mogę go trafić w dodatku. No, w końcu. Jeszcze? Silne. Mojej załodze. Boję się pytać, ale
Macierz, co stało się z załogą czarnego Exodusu? Tylko mój kapitan ma dostęp do tych wspomnień. A on akurat jest martwy. Uda się tutaj... No, jakoś się udało, ale ledwo co. Jak tutaj dalej? Nie, jednak tu. Gate 6 znajduje się tuż za tą bramą Weksów. Naprzód. Nie utkniemy tam, tak jak Kate? Na pewno nie. Mój moduł oceny sytuacji jest bardziej zaawansowany od tego jednostki Kate. No to wiadomo było. Ojej, coś mi kichanie wzięło. Przeszliśmy. Nic tam nie jest. Naturalnie. Gate 6 jest niedaleko. Jak tu co jesteś? To jest? Hydra? Okej, spoko, spoko. Alexa, stop. Potem mnie. No to trzeba zabić. Okej, to będzie we mnie strzelać. Ej, widzę. Chyba. O nie, to z tej strony jeszcze do mnie. Oj, 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 trzeba tu uciekać. To dosyć sprawnie, widzę. Dobrze, może najpierw tych spróbujemy się pozbyć. Trzeba przejść na tą stronę i to gazem. Bardzo dużo ich tutaj jest. Ewakuować, może do góry.
Dobra, ten jeden dostał. To jeden jest, słuchaj. Szybko! Tutaj! Nie wiem, jak długo portal się utrzyma. Kate? Coś ty tu... Stop! To długa historia. Może nie wyglądam, jakbym wiedział, co robię, ale wiem, a może nie, nieważne. Odcięcie mocy u źródła powinno przerwać pętlę i wyciągnąć mnie z systemu portali. Łapiecie? No mówcie! Dobra, powiem. Załapaliśmy. A teraz powiedz jak. Możesz, kurcie, Blaszka, słyszałeś, co mówiłem! Pewnie dlatego nie lubią, gdy opuszcza wieżę. Dobra. Jak to wygląda? Macierz, osiągnęliśmy twoje współrzędne. Kate utknął w systemie portali Vexów. Czy możesz znaleźć ich źródło zasilania, byśmy mogli go wyciągnąć? A tak. Jeśli zlokalizujemy teleporter Vexów, którego używał, będziecie w stanie zamknąć pętlę i go uwolnić. Mogę was pokierować. Dobra. Czyli musimy znaleźć teleporter i go wyłączyć. Prościzna. Co to za breja? Nazywa się Radiolaria. O. No wiecie, płyn mózgowy Vexów. To tkanka organiczna. Widać, Vexowie nie są w pełni maszynami. Właściwie Kate robi na Nessusie. Wiem, co to robi. Po pierwsze, nie podsłuchuj. Po drugie, co takiego? Prosił, żebym nikomu nie mówiła.
Dobra, czy my tutaj będziemy mieli jakiegoś bossa? Wykryto Vexów. Blokują drogę do teleportera jednostki Kate. Musisz ich wyeliminować. Spróbujemy takich pozabijać. Jest dużo. O nie. Niedobrze. Trochę niedobrze, bo jest tutaj restrykcja tych odrodzeń, więc trzeba będzie jeszcze raz to przechodzić. Uwaga! Wykryto Vexów. Blokują drogę do teleportera jednostki Kate. Musisz ich wyeliminować. Oj, właśnie. To nie jest takie hopla. To już nie jest takie hopla. Spróbujemy to nie brać na żywioł, tylko metodycznie rozwalić. Powinno uwaga, udać. Wykryto Vexów. Blokują drogę do teleportera jednostki Kate. Musisz ich wyeliminować. Się tutaj zabarykadujemy. Postawimy to. Najgorsze to, że oni produkują takie właśnie to wyładowanie. Dobrze, bo tu sami się zabijemy. Trzeba poczekać. Nie? Ojojoj, niedobrze, powiem szczerze, że tego też nie przejdę teraz pewnie. Dobra. Super zdolność, więc spróbujemy. Ją teraz wykorzystać, może się uda. Jak najwięcej zabić po prostu. O, trzeba uciekać. O, nie da rady. Kurczę, jak ich zabić? Super zdolność, nic. Może gdzieś u góry trzeba stanąć i ich tutaj eliminować z góry. Może tak. Uwaga! Wykryto Vexów. Blokują drogę do teleportera jednostki Kate. Musisz ich wyeliminować. Thank you.
że oni tak giną. No gazu, gazu. Zbieram to, że się przyda. Czy idą oni tutaj, czy gdzie oni są? Z tej rakiety ich rozwalić. Jest. Miałam nadzieję, że po zniszczeniu Weksów nie będę tak tęsknić za kapitanem i załogą. Jak? Wciąż tęsknię. Dobra, idziemy dalej. To jest teleport? Tak, Kate 6 go potrzebuje. Bierz go. Złomowy łbie! Jestem wolny! Wolny! Kate, gdzie jesteś? Hej, udało się wam! Dostałem się! Gdzie jestem? Jednostko Kate, jesteś w pobliżu pozostałości mojego reaktora. Witaj w czarnym Exodusie. Gdzie wszystkie marzenia się spełniają. Znasz już moje nowe kumpele. Macierz i jej złą bliźniaczkę. O, Macierz? A która jest ta zła? Obraziłabym cię, ale nie mam uczuć. No, dobra. Okej, teraz tutaj. Ups, upadli chyba zirytowali Weksów, a mówiąc zirytowali, mam na myśli wprawili w morderczy szał. Przycupnę sobie w czarnym Exodusie. Tutaj? Ale... Mój kadłub jest w 108 kawałkach. Pokłady od 1 do 20 są zasypane, a mój system chłodzenia... Ogólnie jestem w rozsypce. Przecież wiemy, Maciusz. Dobrze wiemy. Uwaga, intrus! To ja! To znaczy... jednostka Kate. Fałsz. To znaczy prawda. Ale przyciągasz do mnie dużą liczbę upadłych.
urwał na ciebie. Macierz, strzelają do mnie! Zatem zalecam nie dać się trafić. Czyż nie byłoby wspaniale, gdyby Weksowie i Ubagi wykończyli się nawzajem? Ale wtedy ominęłaby cię zabawa. Ależ wielgachny Weks! O, zniknął. My tu musimy go zabić, tego. Trzymaj się, Kate. Już idziemy. Dobrze wiedzieć, bo upadli właśnie nas znaleźli. Aktywuję osłony energetyczne. Kate 6 musi się cofnąć. Ej, dobra robota, Macierz. Upadli się nie przedostaną. To znaczy, to prawda, prawda? Nie mogą się do nas dostać. Prawda? Dobra, no tutaj nie musimy walczyć z nimi, po prostu pójdziemy dalej sobie. Ruszajcie się! Chyba słyszałem, jak mówią coś o wyrwaniu mi rogu. Mojego pięknego, wspaniałego rogu. U
Uwaga, intruz! To my! Kurczę. Sekunda. Jak tutaj dalej? No nie wiem. Czyżby tam? Co z nimi tutaj się tak szkować? Za długo będzie trwało, po prostu go zabijemy, tak? Kurczę, twardy przeciwnik to był. W ogóle jeszcze żyje. No tam jest, trzeba zjechać to życie. Coś tu źle wyszło. To jeszcze raz podnieść chyba. Działo spopielające. Niech będzie. Skończoną amunicję, albo mi się wydaje. Zarejestrowany. Witamy na pokładzie, kapitanie.
Więc to prawda. Twoje światło wróciło. Nie, żebym był zazdrosny czy coś. Ale wyluzuj, Zidzo. Nie lubię być w cieniu. Jeśli mogę spytać, po co ci teleporter Vexów? Chcę zbliżyć się do Gaula i go skasować. A potem iść na obiad. Najpierw muszę to poskręcać. Technologia Vexów nie jest zbyt intuicyjna. Kate, nie zrobisz tego sam. Tylko patrz. Nawet jeśli uda ci się zabić Gaula, gdy Legion opuści system, nie zostawi kamienia na kamieniu. Tak, łapię. Kombinat jest zły. Ciągle coś kombinuję. Chyba jednak nie łapiesz. Kombinat dosłownie nic za sobą nie zostawi. Mają broń, która może zniszczyć gwiazdę. Wycelowali ją prosto w słońce. Ej, powoli, bo ci się obwód przepali. Zawala ma plan. Potrzebuje cię, Kate. Tak, Zawala zawsze twierdzi, że ma plan, ale czasem po prostu... Moment. Zawala powiedział, że mnie potrzebuje? Dokładnie takie słowa wyszły z jego ust? Owszem, dokładnie takie. Macie je gdzieś nagrane? Może Ikora to słyszała? Zawala stracił z nią kontakt po upadku miasta. Nie wiemy, gdzie jest. Io. Tam by poleciała szukać odpowiedzi. Hej, dzięki. Mam u was dług. No to chyba koniec tej przygody na Nessusie. Teraz pewnie na Io trzeba będzie kontynuować misję Czerwona Wojna. To, co tutaj jeszcze mnie czeka, pewnie to są jakieś przygody, no ale zobaczymy. To już pewnie w następnym odcinku myślę, że zrobimy sobie. Tak, to myślę, że tutaj są już właśnie, że to już jest końcówka tutaj tego. I cóż, myślę, że na tym skończymy dzisiejszą zabawę. Jeszcze zrobimy może jakieś tańce, da się? Czy się nie da, jak to jest tutaj z tym? No dobra, w każdym bądź razie na dzisiaj to koniec. Pamiętajcie o subskrypcji albo o łapce w górę. Cześć.